Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny ze Szczecina. Piątek, drugi dzień lipca. Ten, kto otworzył już książeczkę z Biblią na co dzień, wie, że pod datą widnieje szczególny napis, że jest to dzień nawiedzenia Marii Panny. I właśnie dlatego, jako podstawę dla dzisiejszego rozmyślania, wybrałam Ewangelię przeznaczoną na ten dzień. Ewangelię Łukasza w pierwszym rozdziale od wiersza 39 w wybranych wersetach tak czytamy. A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego. I weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. I Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. I zawołała donośnym głosem i rzekła: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. I rzekła Maria: Wielbi dusza moja Pana. I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Pozostała tedy Maria u niej około 3 miesięcy, po czym powróciła do domu swego. Chciałabym, abyśmy dzisiaj przenieśli się na chwilę w niezwykłe miejsce, małą miejscowość pod Jerozolimą, która dzisiaj stanowi właściwie jej dzielnicę, Ein Karem. Chciałabym, żebyśmy na chwileczkę przyjrzeli się temu, co tam się wydarzyło. Ale zanim do tego dojdzie, proszę Was o to, abyśmy na chwileczkę wyobrazili sobie 14-letnią młodą dziewczynę, która dowiaduje się od anioła, że ma zostać matką Syna Bożego. Chciałabym, żebyśmy zastanowili się, co Maria mogła czuć. Nie była to łatwa sytuacja. Dlaczego? O tym dowiadujemy się z kart samej Biblii, na przykład z Ewangelii Mateusza, gdzie w pierwszym rozdziale, w 19 wierszu czytamy o tym, że nawet Józef chciał ją zostawić, opuścić, nie rozumiał tej sytuacji. A co dopiero tak zwana opinia publiczna? Maria od samego początku, jako młoda dziewczyna, musiała radzić sobie z dwoma zupełnie sprzecznymi uczuciami. I z jednej strony mamy wrażenie, że z wielką radością przyjmowała cud, który wydarzył się z jej udziałem, który nosiła pod swoim sercem. Nowe dziecko, nowe życie, Boży Syn. A z drugiej strony musiała radzić sobie z opinią tych, którzy byli obok, z ich oceną, z ostracyzmem. Dlatego myślę, że wcale nie jest trudno znaleźć się w sytuacji Marii również dzisiaj. Czy nie czujemy często, podobnie jak ona, lęku, obaw, niepewności? Czy nie zadajemy pytań, które być może pojawiły się również w głowie i w sercu Marii? Dlaczego to właśnie ja zostałem wybrany do pełnienia takiego zadania? Może pojawiły się wątpliwości, że nie podołamy temu, co zostało dla nas zaplanowane? Może trudno nam było w sytuacji, kiedy czuliśmy się niezrozumiani, nawet najbliżsi, chcąc dla nas dobrze, tak naprawdę się od nas odwracali. A może potrafimy się odnaleźć w jej radości, sile i odwadze, którą wyraziła tak naprawdę w czasie tej pierwszej rozmowy, kiedy nie bała się zadać aniołowi pytanie, które brzmiało: jak się to stanie, skoro nie mamy męża? Znamy to uczucie? To właśnie ta młoda, 14-letnia kobieta w ciąży postanawia udać się w daleką podróż do Ein Karem, bo tam mieszka jej krewna Elżbieta. Ein Karem leżało około 130 km od Nazaretu. Kobieta brzemienna udaje się w taką daleką podróż. Moglibyśmy się zastanawiać, dlaczego? Po co jej to było? Dlaczego wybiera się w taką podróż, którą tak naprawdę za niedługo będzie musiała udać się po raz drugi, ponieważ wiemy, co wydarzy się pod koniec czasu, kiedy była brzemienna. Okazuje się, że Maria udaje się do Elżbiety i dzięki temu pozwala nam być częścią tej historii. Być może przypominamy sobie takie chwile ze swojego życia,
gdy nie zważając na wszystko, zwyciężała w nas chęć bycia przy kimś, kto nas zrozumie, kto podziela nasze doświadczenia, kto jest po naszej stronie, kto nie będzie wątpił, kto będzie blisko. Myślę, że to właśnie takie uczucia i takie potrzeby kierują nas do spotkania z drugim człowiekiem. I okazuje się wówczas, że droga do przyjaciela, do kogoś bliskiego, do krewnego, do tak zwanej bratniej duszy nigdy nie jest dla nas za długa, ani zbyt niebezpieczna. W ten sposób historia nawiedzenia Marii staje się również historią każdego z nas. W tej historii jednak bierze udział druga bohaterka, Elżbieta, osoba w podeszłym wieku. Gdybyśmy na chwilę próbowali odnaleźć siebie w Elżbiecie, to zapewne wiele odczuć byłoby nam równie bliskich. Wiemy, że była to kobieta, która przez wiele, wiele lat nie mogła mieć dzieci, nie mogła mieć potomstwa, uznawana była za niepłodną. Wiemy również, z czym to się wiązało w tamtych czasach. Była bardzo często prawdopodobnie oceniana jako ta, która w jakiś sposób została ukarana przez samego Boga. Jakież to musiało być poczucie niesprawiedliwości? Jakie to musiało być poczucie bezsilności i niemocy wobec sytuacji życiowej, w której się znalazła? Nie czujemy tak czasami? Ta bezsilność, która powoduje, że z naszych oczu wypływają łzy? Ta bezsilność, która doprowadza nas czasami do takiego stanu jak Annę, która również ze względu na to, że nie mogła mieć potomka, modliła się w świątyni tak gorliwie, że uznana została za pijaną. Znacie poczucie bezsilności w swoim życiu? To być może historia Elżbiety będzie nam również niezwykle bliska. Ale wiemy, jak ta historia się kończy. Wiemy, że Elżbieta zachodzi w ciążę, że Elżbieta urodzi syna i podążamy w tej historii razem z nią, kiedy musi odnajdywać się w zupełnie nowej sytuacji, kiedy nagle spełniona zostaje wielka obietnica, jej marzenie się ziszcza, a ona musi radzić sobie z tym, że jej mąż traci mowę, że jej rodzina nie rozumie i bliscy nie rozumieją, dlaczego takie, a nie inne imię dla dziecka. Za tą radością mimo wszystko idzie również wiele pytań i wątpliwości i niepewności, która tak naprawdę widoczna jest od samego początku, bo mogłoby się wydawać, że skoro Elżbieta zaszła w ciążę, to jest tak wielki powód do radości, że powinna wyjść na ulicę i wszystkim ogłaszać, jakie wielkie szczęście ją spotkało. Tymczasem okazuje się, że Ewangelie mówią nam o tym, że Elżbieta na 5 miesięcy chowa się, w cudzysłowie, przed światem. Zostaje w domu, nie wychodzi na ulicę, nie ogłasza swojego szczęścia. Myślę, że w tej sytuacji również potrafimy odnaleźć samych siebie. W tych sytuacjach, kiedy albo tak bardzo boimy się, że to poczucie szczęścia zaraz zniknie, straci się z naszego horyzontu doświadczania rzeczywistości, że boimy się wręcz o nim mówić. Czasami tak bardzo boimy się, że coś pójdzie nie tak, że uznajemy, że pochwalenie się tą dobrą wiadomością może tak naprawdę to nieszczęście spowodować. Oczywiście możemy wziąć również kontekst kulturowy tamtych czasów i prawdopodobnie to było normalne, że kobiety w starszym wieku, które zachodziły w ciążę, były w pewien sposób odizolowane od społeczeństwa, między innymi dla poczucia bezpieczeństwa. Tych powodów było wiele, ale to nie jest dzisiaj temat, którym chciałam się zająć. Bardziej tymi odczuciami i emocjami, w których możemy się odnaleźć także, jeżeli chodzi o historię Elżbiety. I oto dzisiejsza Ewangelia i w dzisiejszym dniu mówimy o tym niezwykłym spotkaniu młodej 14-letniej Marii i Elżbiety. Obie kobiety pełne różnych emocji i przeżyć i doświadczeń i w obu kobietach tak naprawdę ta historia staje się naszą. Oczyma wyobraźni jestem w Ein Carême. Miałam ogromną przyjemność być w tamtym miejscu. Spełniło się jedno z moich marzeń. Już chyba kiedyś nawet tutaj o tym mówiłam, że byłam w Izraelu. I powiem wam, że właśnie spotkanie w tamtym miejscu wywarło na mnie szczególne wrażenie. Dlatego, że tam za spotkaniem szły słowa o tym, co oznacza dla nas drugi człowiek. Jak wiele możemy od drugiego człowieka doświadczyć,
jak wiele możemy drugiemu dać. Bo to jest historia spotkania. Spotkania dwóch niezwykłych kobiet. W ich pytaniach i wątpliwościach, w ich pewności i poczuciu, że mogą sobie coś wzajemnie dać. W tym wzajemnym zrozumieniu, które Elżbieta wyraża tak naprawdę od momentu, kiedy Maria przekracza próg jej domu, a ona już wie, co się wydarzyło. I chwali Marię za to, że się nie wystraszyła i że przyjęła tę wiadomość i była jej posłuszna. To niesamowite spotkanie tych dwóch kobiet może być częścią również naszego doświadczenia rzeczywistości. Tego nam bardzo życzę, abyśmy w drugim człowieku, w spotkaniu z nim, potrafili odnajdywać bliskość, zrozumienie, a w swoich emocjach, pytaniach i wątpliwościach pamiętali, że poza życzliwymi ludźmi, którzy są obok nas, jest Pan Bóg, który nas powołuje do wielu zadań w naszym życiu i daje nam siłę i odwagę, żeby pytać, nawet jeśli po drugiej stronie, naprzeciwko nas, stoi anioł. Amen.